kochani, ja właśnie wróciłam do domu, jest dosyć późno i mam ochotę już zmyć makijaż. I pomyślałam sobie, że to będzie najlepszy czas, żeby przetestować nowość, którą ostatnio dostałam. Wrzucałam wam zajawkę na moje social media i pytałam was, czy wiecie, co to jest. I to były te maski, to są najnowsze maski L'Oreal z czystą glinką. Trzy rodzaje, trzy kolory. Dziś będziemy jedną testować i przez kolejne dni po prostu, jak będę potrzebowała, będę nakładać i zawsze będę wam nagrywać, bo chcę przetestować wszystkie trzy. Wiem, że lubicie testy masek, ja też uwielbiam testy masek. Po prostu uwielbiam oglądać testy masek, a mało kto je testuje. Także dziękuję bardzo za przesłanie mi wszystkich trzech. Oprócz tego, że dostałam maski dla siebie, dostałam też maski do rozdania dla was. Także zostańcie ze mną do końca tego filmu. Ten film potrwa trochę, ponieważ przez 3 dni będę te maski testować. Zostańcie do końca, zobaczymy, jaki będzie werdykt, która mi najbardziej przypadnie do gustu. Nie mam pojęcia jeszcze. I będę miała właśnie, tak jak mówiłam, 10 zestawów do rozdania dla was. Zestawy po 3 maseczki. Dostałam informację na temat tych masek, że wchodzą one do Rossmana. Będą dostępne do końca roku tylko w Rossmanie. Cena tych masek to 35 zł i starczają na 10 aplikacji, czyli na jedną aplikację wychodzi 3,50, czyli bardzo, bardzo niska cena. Porównywalna tak naprawdę do tych saszetkowych, a tutaj mamy przewagę, ponieważ mamy maskę w jednym słoiczku. Wszystkie maski zawierają trzy glinki: kaolin, montmorillonit i gasul. I każda z nich ma inny składnik aktywny. Tu czerwona to jest moc czerwonych alg, w czarnej jest to oczywiście węgiel detoksykująca i zielona matująca, odświeżająca z ekstraktem z eukaliptusa. No dobra, kochani, tak wygląda opakowanie, żebyście wiedzieli. Maska z tyłu, pani w masce. I w środku mamy słoiczek. Na pewno ich nie ominiecie na półce. Maski wyglądają tak. Okej. O, jak to pachnie. O rety. Wiecie co? Byłam przygotowana na taki zapach typowej maski z glinką, czyli taki zapach bardzo ziemisty, można powiedzieć, no zapach takiego błota, a tu mamy bardzo przyjemny zapach. Naprawdę. Szok po prostu. Zobaczę, czy jak to jest zielone. Wszystko mamy jeszcze nieotwierane. Ta zupełnie inaczej pachnie, też ładnie właśnie z tym eukaliptusem. Fajnie. Kochani, ja zrobię sobie dziś zdecydowanie tą czarną. Ona jest rozświetlająca, ale też detoksykuje, uwalnia blask. Także dziś pora na to. Zmywam makijaż i oddaję się po prostu mojemu domowemu spa. Zaraz wam się pokażę. To co, może po prostu zmyję najpierw make-up, przyjdę do was i nałożymy sobie wspólnie tą maseczkę. Myślę, że taki test będzie najfajniejszy. Okej, kochani, jestem, już nie wyglądam tak zachwycająco. Przydam się, mojej skórze przyda się detoks. Słuchajcie, będę ją aplikować normalnie palcami. Prosto, słuchajcie, z opakowania. I te maski trzymamy na twarzy 10 minut, więc tutaj też nie jest... Musicie mieć nie wiadomo ile czasu na to przeznaczać. Fajnie, że nic się tu nie leje. Ja się cieszę, że do drogerii weszły w końcu maseczki z glinką. Ciężko było je dostać. Kochani, ja idę umyć ręce, wracam do was za 10 minut, żeby się wam pokazać, jak ta maska zaschła i później ją zmywamy. Hej kochani, właśnie wróciłam, jak widzicie, i po czym można poznać, żeby zmyć maskę, nie można ruszyć buzią. Aż mnie ciągnie. Także uciekam teraz zmyć. Mam nadzieję, że buzia nie będzie czerwona, tylko rozświetlona i zaraz się wam pokażę. No jestem z powrotem, kochani, nie wiem, co sądzicie. Uważam, że buzia jest w jakiś sposób rozświetlona. Nie jest zaczerwieniona, nie jest podrażniona i nie jest przesuszona, co często się dzieje przy maskach z glinką. Już wiele razy robiłam wam testy i widzieliście, jaka byłam czerwona na końcu, jak na przykład ostatnia maseczka srebrna. Tutaj tego nie ma, rzeczywiście buzia jest bardzo przyjemna, taka mega wygładzona, naprawdę bardzo wygładzona, jakby była troszkę nawet taka po peelingu, ale nie jest właśnie przesuszona. Będę nakładać teraz krem, oczywiście wieczorną pielęgnację, ale co do samej maseczki mi się bardzo podoba, jak wiecie, jestem fanką czarnych maseczek i w ogóle uwielbiam, jak mają w składzie węgiel, bo to naprawdę wyciąga wszystkie niedoskonałości i sprawia, że ta skóra no jest po prostu inna. Także ta czarna mi bardzo przypadła do gustu. Zobaczymy, jak te pozostałe. Przez kolejne dni będę testowała sobie i czerwoną, i zieloną i wrócę do was później z takim dużym podsumowaniem i z rozdaniem. Do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie. Hej kochani, ja właśnie jestem po prysznicu. Jest wcześnie rano i powiem wam, że mam trochę katar. Jestem taka trochę po wczoraj zmęczona. Będę sobie robić maseczkę czerwoną. Maseczka, czysta glinka, trzy glinki i ekstrakt z czerwonych alg. Na półce możecie znaleźć właśnie w czerwonym kolorze. Jest to maska wygładzająca, zresztą zaraz sobie poczytamy więcej. Wygląda. Taki ma przyjemny zapach. Z czymś mi się kojarzy. Bardzo, bardzo przyjemny zapach. Wow, pięknie pachnie. Dobra, ja sobie nałożę. Mam oczyszczoną już skórę twarzy. Yeah,
Ale super to wygląda. Okej, teraz na temat tej maseczki. Co tu jest napisane? Ta poprzednia maska i tak jak one wszystkie, tutaj są trzy glinki. Czerwone algi. Jest to składnik aktywny pochodzenia naturalnego, wyjątkowo bogaty w witaminy, znane ze swoich właściwości rozjaśniających, ujednolicających kolor skóry. I tego właśnie dziś potrzebuję. Niedoskonałości mają być mniej widoczne, skóra bardziej miękka i gładsza, pory mają być zwężone, a kolory skóry bardziej ujednolicone. Powiem Wam, że zapach jest bardzo przyjemny, aplikacja jest przyjemna. No i co, widzimy się za 10 minut, jak zmyję maskę i zobaczymy sobie rezultat. Okej, kochani, jestem już po, właśnie zmyłam maseczkę i powiem Wam, że skóra jest tak mięciutka, fajna, pory są naprawdę zwężone i czuję taką naprawdę zmatowioną skórę. Nie wiem, czy no niedoskonałości nie jest mniej tak gołym okiem, ale na pewno skóra jest bardzo, bardzo wygładzona i myślę, że jest też rozświetlona. Także to był test czerwonej maseczki. Cześć kochani, witajcie ostatniego dnia testów. Dziś testujemy sobie ostatnią maseczkę. Właśnie wyszłam spod prysznica. Słuchajcie, jestem mega zmęczona, ponieważ ćwiczyłam, byłam na siłowni i przyjechałam taka właśnie zmęczona. Chcę sobie zrobić tą zieloną maskę. Myślę, że będzie to fajne właśnie po siłowni na takie odświeżenie. Jest to maska oczyszczająca i po prostu ją sobie nałożymy. Będzie to trzecia testowana przeze mnie maska, a później sobie zobaczymy, jaki będzie werdykt. Wąchałam ją pierwszego dnia. Pięknie tak świeżo pachnie. I znów nakładam palcami. I tak samo pokażę się Wam, kiedy zaschnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oraz po. Oczywiście później wysuszę sobie włosy. I powiem Wam, że od kiedy stosuję te maski, to zmiany mi się troszkę przesuszyły i ewidentnie mi schodzą. Więc musi to działać. Okej, tak pięknie prezentuję się w zielonej masce. Idę się teraz relaksować na 10 minut, zmyję sobie z ręki i wracam do Was, jak już tylko mi przeschnie. Okej, tak wygląda zaschnięta maseczka, znowu nie mogę ruszać buzią, więc idę się teraz zmyć i pokażę się Wam, jak ją tylko zmyję. Nie wiem, kochani, czy Wy też tak wyglądacie, jak myjecie włosy, ale właśnie tak zawsze wygląda. Okej, zmyłam maseczkę i powiem Wam, że czuję, że moja skóra jest mega, mega odświeżona, jest też zmatowiona, czuję to wyraźnie, że jest zmatowiona i jest bardzo, bardzo miękka. Nałożyłam sobie już krem nawilżający i teraz wysuszę sobie włosy, dokończę makijaż i już do Was wrócę z podsumowaniem tych masek. Powiem Wam, która była moją ulubioną i zrobimy sobie rozdanie. Kochani, wracam, jak widzicie, jestem cała na żywo i zrobimy sobie teraz podsumowanie tych maseczek. Ciężko mi wybrać swojego ulubieńca, bo wszystkie mi się podobały. Oczywiście czarna, no to jest mój faworyt ze względu na to, że jest z węglem, że oczyszcza, tak mocno wyciąga wszystkie brudy. Ale wszystkie zawierają glinki i wszystkie mają fajne składniki aktywne. Czerwona mi się dobrze sprawdziła właśnie przez to, że wygładziła buzię, a zielona fajnie zmatowiła. Także uważam, że to, co producent obiecuje, naprawdę jest prawdą. I co jest fajne w tych maskach, działają fajnie, pachną, nie pachną to taką gliną, nie pachną ziemią. Mają naprawdę bardzo przyjemne zapachy, są wydajne, no bo starczają na 10 aplikacji. W ogóle uważam, że bardzo fajne opakowanie. Bardzo się cieszę, że marka L'Oreal wprowadziła takie maski do sprzedaży. Będę ich na pewno używać nie raz i będziecie to oglądać na moich filmach. Jestem po prostu zachwycona. Kochani, mam dla Was teraz rozdanie. Jeżeli macie ochotę przetestować te maski, a wiem, że na pewno macie ochotę, bo są świetne i sama nie mogłam doczekać, żeby w ogóle, jak usłyszałam o tym koncepcie i o tym, że do nas wchodzą, to zwariowałam. Wiecie, że jestem maniaczką maseczek, szczególnie właśnie oczyszczających. Wystarczy, że napiszecie mi pod spodem, co robicie w ciągu tych 10-15 minut, kiedy macie na twarzy maseczkę. Co w tym czasie robicie? Może piszecie SMS-y, może odrabiacie lekcje. Napiszcie mi, co robicie. Do wygrania jest 10 zestawów po 3 maski, czyli czerwona, zielona i czarna. A ja wybiorę 10 najbardziej kreatywnych komentarzy i za tydzień nagrodzę po zestawie. Także jest o co walczyć, bardzo fajna nagroda. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli podobał Wam się ten test, jeżeli Was tym zainteresowałam. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa, kochani!